Pozdrawiam Was bardzo serdecznie po raz kolejny ze Szczecina i witam się słowami przeznaczonymi na dzień dzisiejszy. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Czytamy w psalmie 25, wierszu 16. Zaś w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wierszu 7 i 8 jest zapisane. Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Jest w Jerozolimie pewne miejsce, znajduje się ono nieopodal Bazyliki Świętej Anny. Jest tam mały plac. Mogłam na nim być kilka miesięcy temu. Usiedliśmy razem z grupą na ławkach, a przed nami roztaczały się ruiny dawnego miasta znajdującego się poniżej poziomu obecnego. Ksiądz Ireneusz, który był przewodnikiem po tej ziemi, rozpoczął czytanie właśnie 5 rozdziału Ewangelii Jana. Zrozumiałam bardzo szybko, że znajdujemy się w miejscu, któremu tradycja przypisuje nazwę Betesda. Oczyma wyobraźni od razu znalazłam się nieopodal Bramy Owczej w Jerozolimie i zobaczyłam tych wielu chorych ludzi i tego sparaliżowanego, do którego Jezus podchodzi, zadając mu przedziwne pytanie, czy chcesz być zdrowy. To pytanie zawsze mnie intrygowało. Jakby oczywistym wydaje się fakt, że ludzie chorzy chcą być zdrowi. Ale tak jak intrygujące było to pytanie, tak zawsze zaskakująca jest również odpowiedź, bo to jest pytanie zamknięte. Tak więc nasz bohater, sparaliżowany, powinien odpowiedzieć tak lub nie. On natomiast bardzo szybko odpowiada, dlaczego nie jest jeszcze zdrowy. Pojawiają się te słowa, które bardzo mocno wybrzmiewają. Nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do wody, gdy ona się poruszy. To jest jakby jego diagnoza tej sytuacji, w której się znajduje. I to jest ten rodzaj diagnozy, która gdzieś głęboko nas porusza. Bo ile razy w naszym życiu i my czuliśmy się samotni? Ile razy w naszym życiu mogliśmy utożsamić się z tym bohaterem i powiedzieć, nie mam człowieka. Nie mam człowieka, który by mi pomógł. Nie mam człowieka, który by mnie zrozumiał. Nie mam nawet człowieka, któremu mogę się wyżalić. Długo, długo można by było wymieniać, prawda? Określamy to nasze samopoczucie jako samotność. I przypomina mi się scena z książki Mały Książę, kiedy na pustyni mówi on żmii, że nie mógłby tam mieszkać, bo tam chyba czułby się bardzo samotny. Żmija natomiast odpowiada mu: wśród ludzi również można być samotnym. Myślę, że wielu z nas tego w swoim życiu doświadczyło. Samotności wśród ludzi. Tamta historia, historia z nadsadzawki Betesda, przypomina mi też inny fragment, fragment z Dantego Alighieri, który mówi, że nadzieja przychodzi do człowieka w drugim człowieku. I od razu przypomina mi się inny fragment Ewangelii, kiedy to czterej przyjaciele są tak zdeterminowani, by pomóc swojemu sparaliżowanemu koledze, że zanoszą go do domu w Kafarnaum, gdzie nauczał Jezus, a z powodu tłumu ludzi nie mogli się dostać do środka. Nie rezygnują, jednak wchodzą na dach i spuszczają tego chorego swojego znajomego przez dach do domu, w którym znajduje się Jezus. Widzimy zatem dwie zupełnie inne sytuacje. Z jednej strony determinacja, współpraca, przyjaźń, wiele, wiele pozytywnych określeń moglibyśmy tutaj wymienić. I z drugiej strony nad sadzawką Betesda zdanie nie mam człowieka. I w pewien sposób punkt odniesienia zaczyna się zmieniać. I zastanawiamy się, ile razy jesteśmy tym człowiekiem, którego nie ma. Ile razy przyszliśmy wobec drugiego człowieka obojętnie, nie zastanowiliśmy się nad jego losem, nie usłyszeliśmy jego wołania, nawet jeżeli było to tak zwane wołanie między wierszami. Ale później zaskakuje nas, jak długo to się dzieje. 38 lat to jest dość długi czasookres. I pojawia się w nas to przeświadczenie, ale przecież kierujemy się w naszym życiu miłością. A to powoduje, że chociaż ta miłość jest nieidealna, to chcemy widzieć drugiego człowieka, jesteśmy gotowi pomagać.
Co jest zatem w tej historii nad sadzawką Bethesda nie tak? I może po raz kolejny przychodzi nam skoncentrować się na głównym bohaterze i odnaleźć się w nim i usłyszeć po raz kolejny pytanie, które okazuje się wcale nie być nielogicznym. Pytanie Jezusa, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz? Czy jesteś gotowy, gotowa zrozumieć, że są takie sprawy, które zależą od ciebie, a nie od innych? Tylko od ciebie. Że jeśli sama nie zdecydujesz się, żeby działać, żeby coś zmienić, żeby nawet czasami poprosić o pomoc, to będziesz ciągle w tym samym miejscu. Będziesz patrzeć na poruszającą się wodę tuż obok, ale nie będziesz w stanie zrobić ani jednego kroku. Może zrozumiesz wątpliwości, które się pojawiają. Ten rozkrok pomiędzy bezsilnością a chęcią zmiany, pomiędzy paraliżem a nadzieją i dynamiką poruszającej się obok wody. Pomiędzy dwoma rodzajami strachu. Strachu o to, że na zawsze już będziesz tkwił w sytuacji bez wyjścia. Albo co będzie, jeżeli zaczniesz się poruszać. Kiedy zrozumiemy, że to są pytania, które tak bardzo docierają do głębi nas samych i że Jezus wciąż niezmiennie zadaje je każdemu z nas, zrozumiemy również, że oto mamy Zbawiciela, Przyjaciela, tego, który zawsze jest po naszej stronie i który widzi naszą wartość, który nie chce posyłać armii ludzi, którzy nas zatargają, w cudzysłowie, do tej poruszającej się sadzawki Bethesda. Ani On sam nie chce zrobić tego na siłę. Dlatego przychodzi i pyta, czy Ty chcesz być zdrowy? I mówi nam, w Tobie jest ta siła. Bo ja zrobiłem dla Ciebie już wszystko. Wszystko, co mogłem zrobić. Oddałem swoje życie, byś Ty mógł żyć. W Tobie są źródła wody żywej. Zaczerpnij z nich. A ja Cię nie odstąpię ani na chwilę. Będę przy Tobie. Będę blisko. Tam w Jerozolimie z tych rozmyślań wybija mnie głos przewodnika. Mówi do nas, że czas ruszyć dalej. Zatrzymuje się i opowiada jeszcze jedną krótką historię. Widzę schody. Nikt po nich jednak nie schodzi. Postanawiam to zrobić. Udaję się w dół. Mijają mnie dwie uśmiechnięte Azjatki. Nagle okazuje się, że znajduje się w ciemnym pomieszczeniu, gdzie znajduje się akwen wodny. W słuchawkach nie słyszę już żadnego głosu. Jest zupełna cisza. To taki moment, kiedy przeszywają mnie wręcz dreszcze. Zrozumiałam, że w centrum zaludnionej Jerozolimy jestem zupełnie sama. To są takie chwile, które na zawsze pozostają z człowiekiem. Tam, nad sadzawką Bethesda, oczyma wyobraźni, zobaczyłam Jego, mojego przyjaciela, Jezusa. Niezmiennie każdego dnia widzę do dzisiaj Jego twarz, która odwraca się do mnie i mówi, jestem z Tobą. Czy chcesz być zdrowa? Weź, wstań, weź łoże swoje i chodź.